za błędy rodziców. Czasem nie wiedzieli, jak połączyć koniec z końcem. To za błędy naszych dziadków. Nie zawsze dali im przykład, nie wiedzieli, jak żyć dobrze. To za błędy waszych sióstr i za pomyłki naszych braci. Tak, mimo tego, że jest jak jest, to w sercu nigdy i tak ich nie stracisz. Co mogę zrobić, by sprawić, że świat będzie lepszy? Choć trochę na chwilę, nie wiem, co mogę zrobić, by lepiej to przeżyć i poczuć, jak lecę, nie idę. Bo co ci szkodzi powiedzieć przepraszam i wyrzucić z serca kamienie, które tak ciągną cię na dno? I trudno się unieść choć jeden centymetr nad ziemię, no powiedz. Ile razy te rany pękają i tną cię jak brzytwa od środka, a łzy spływają powoli. Ty czekasz, że może cię wreszcie coś dobrego spotka. Powiedz, kiedy uciekła ta radość, co mieliśmy ją tak po prostu. Umiejętność cieszenia się z tego, co życie codzienne przyniosło. Przecież kiedyś było w tobie tyle akceptacji, tyle śmiechu na twojej buzi wtedy było. Czemu siadasz jak za karę do kolacji? Goryczy i złości smak jak zepsute wino. Pragniesz, by cię ktoś wreszcie przytulił, prosto w oczy powiedział, że kocha. Czemu zamykasz na światło się szczelnie? No po co ta skóra tak gruba? No popatrz! Co ci szkodzi powiedzieć przepraszam i wyrzucić z serca kamienie, które tak ciągną cię na dno? I trudno się unieść choć jeden centymetr nad ziemię, no powiedz. Ile razy te rany pękają i tną cię brzytwa od środka, a łzy spływają powoli. Ty czekasz, że może cię wreszcie coś dobrego spotka. Nie zdajemy sobie sprawy, jaką siłę mają słowa. Można nimi w pył obracać, a można też budować. Co cię powstrzymuje, żeby zaczynać od nowa? Za rękę bliską osobę złapać, nawet jeśli odjęta jest mowa. Kiedy już od tylu lat twarde serca jak granit nieziemską siłę ma, to słowo, gdy płynie jak lawa rozgrzane. Co ci szkodzi powiedzieć przepraszam i wyrzucić z serca kamienie, które tak ciągną cię na dno? I trudno się unieść choć jeden centymetr nad ziemię, no powiedz. Ile razy te rany pękają i tną cię jak brzytwa od środka, a łzy spływają powoli. Ty czekasz, że może cię wreszcie coś dobrego spotka. Co ci szkodzi powiedzieć przepraszam i wyrzucić z serca kamienie, które tak ciągną cię na dno? I trudno się unieść choć jeden centymetr nad ziemię, no powiedz. Ile razy te rany pękają i tną cię jak brzytwa od środka, a łzy spływają. Ty wytrzyj je, jeszcze coś dobrego cię spotka, tak?